Jane Johnson. Zapraszam na wiadomości codziennie przez cały dzień. Dzisiaj mamy dla Państwa coś słodkiego. W dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem zaczęły znikać lody. Naoczni świadkowie widzieli gangi zimnych bandytów, które siały spustoszenie na ulicach, kradły mrożone desery i szerzyły anarchię. Nie trzeba chyba dodawać, że przestępstwa te spotkały się z chłodną reakcją właścicieli restauracji i lodziarni. Już za chwilę właścicielka popularnej lodziarni Shelly Sunday zaginęła w następstwie dziwnego wypadku w rodzinnej fabryce lodów. Niedługo dowiemy się więcej. Siostry, ale jej jeszcze nie znalazłam. Widziałam za to jakichś uwięzionych cywili. Możesz im pomóc? Thank you.
swojej siostry, ale jej jeszcze nie znalazłam. Moja rodzina. Wygląda na to, że kierują się w stronę wybrzeża. Lody? Moja siostra uwielbiała eksperymentować ze smakami, kiedy miałyśmy własną lodziarnię. Oby była cała i zdrowa. Muszę szukać dalej.
Najwyraźniej po mroźnym kryzysie w dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem nastąpiła odwilż. Zamrożeni złodzieje lodów zostali pokonani, a obywatele naszego miasta nie obawiają się już o swoje bezpieczeństwo. Okazało się, że za wszystkim stoi superzłoczyńca posługujący się pseudonimem Mózgomrożka, który wciąż jest na wolności. Przypominamy też, że zaginiona producentka lodów Shelly Sunday nadal nie została odnaleziona. Jej siostra Sally prosi wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć, by założyli łyżwy i skontaktowali się z policją. Dobrze wykonaną robotę. To duże miasto, bo jest więcej dzielnic, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nadal mamy co robić. Nie pozwala mi kupić siódmej papugi.
Bierzmy się do roboty. Jakie jest moje pierwsze zadanie? Taki entuzjazm to skarb. Nigdy go nie trać. Ale żeby dobrze wystartować, postawmy na Elastynę. A nie na mnie? Lepiej będzie uniknąć totalnej demolki przy naszym pierwszym podejściu, okej? Chwila, twierdzisz, że co, jestem niezdarny? Wow, kto by pomyślał? To mój przystanek! Ewelina przygotowała analizę zysków i strat. Wyniki Elastyny mówią same za siebie. To jak będzie? Jak będzie? Elastyna! O, wow! A! Wow! Elastyna, tu jesteś! Nie, wow! No dalej, weź się w garść, Karel! Cześć! Moje super imię to Wojt. Ja jestem Cegła. A ja Wrzasł. Zgaga, miło mi. Elektron! Będę twoim wsparciem podczas akcji. Jej, dzięki. Miło, że tak mówisz. Popatrz tylko. Nowe Urban. Kiedy chcesz rzucić bandytom rękawice, idziesz tam, gdzie ich najwięcej. Z przyjemnością melduję, że zmieściliśmy się w terminie i budżecie. Oto nasz wspaniały, nowy pociąg poduszkowy. Z zawrotną prędkością zabierze was, dokąd chcecie! Witamy w przyszłości! Zaraz. Pociąg się zatrzymał. Jedzie w złym kierunku. Ruszam za nim. Budowa torów nie została zakończona. Po łódź 25 minut. Ale w tej prędkości mamy mało czasu. A w pociągu jest tłum pasażerów. Świetny moment na awarię. Uważajcie! Drony namierzające? To nie działa tam. Ktoś naprawdę chce mi przeszkodzić. Mój mały gadżet powinien sobie z nimi poradzić. Ta przeszkodzi została zamknięta do roboty. Będzie działać. Dasz sobie radę. Nie spowolniło. Przycisnąć dalej. Do kanału? Nie tak wyobrażałam sobie swój powrót. Do matki! Max, kochanie, nie mogę rozmawiać, ale zajrzyj pod łóżko, okej? Unik! Tunel! Oh.
Nic ci nie jest? Poszukajmy hamulców! Czyli mamy pociąg widmo? Będziemy musieli coś zbudować, żeby go zatrzymać. Najpierw trzeba znaleźć materiały. Gotowych, Elektronie? Może? To mi wystarczy. Wchodzimy do wagonu. Stamtąd wyciągnij. W końcu masz silne, elastyczne ramiona. Cudownie, ale potrzebujemy tego więcej, żeby zatrzymać pociąg. Sprawdźmy pozostałe wagony. Nie powinniśmy ich najpierw połączyć? Rację. Dobrze myślisz, Elektronie. Znajdźmy sposób, żeby to zrobić. Elektronie, dasz radę połączyć wagony za pomocą swojego ładunku? Szukacie? Haha, nigdy nie zatrzymacie pociągu. Wsiądą mi za pas! Musimy przedostać się dalej. Niedługo skończą nam się tory. Thank you.
chyba nie o to nam chodzi. Nie, ale są pozytywy. Mamy już prawie wszystko, czego potrzeba, by zatrzymać poziom. Nienawidzę tego początku. Elastyno? Jestem pod pociągiem! Musisz mi zaufać! Mam pewien pomysł! Co się dzieje naprawdę? Spokojnie, po prostu uważaj! Następnym razem ja... Mam pełną kontrolę! Zostańcie tu wszyscy. Zatrzymamy ten pociąg. Patrz! To ostatni kawałek? Tak, wystarczy. Pora wrócić na dach. Thank you.
powinno wystarczyć. Przytrzymaj się czegoś! Zacznij się tłumaczyć. O! Ej! Ej! Wszystkie śpiące szpiochy w wygodnych łóżeczkach zamykają oczy. Elastyna ruszyła za pociągiem poduszkowym i uruchomiła system hamowania, ratując tym samym setki ludzkich istnień. Jej heroiczne wysiłki spotkały się z powszechnym aplauzem. Ty jesteś Elastyna! Dlatego ściskam teraz twoją dłoń! Twoje zniknięcie było takie smutne! Cieszę się, że do nas wróciłaś w tym pięknym stroju! Pani słowa wiele dla mnie znaczą. Powodzenia z przemową! Oby zapanował pokój! Spotkania są ważne, ale nie chcemy się spóźnić na wywiad w telewizji. Uff.